sędziów i supervisora dzisiejszego, zawodu pana Adama Pawełka, delegata technicznego pana Piotra Berdy i sędziów panią Monikę Antoni, pana Bogusława Pisulskiego, Macieja Niemiewicz, Waldemara Wozińskiego i Mateusza Stoleckiego. Zapraszamy na ring prezesa klubu Fajboxing Dąbrowa Górnicza pana Marka Kołakowskiego.
Szanowni Państwo, drodzy mistrzowie, drodzy trenerzy, droga młodzieży, drodzy zawodnicy, to już po raz kolejny spotykacie się na ringu w hali sportowej naszego miasta. Ja za chwilę powiedzieć na hali sportowej Kornika Sosnowiec, bo przez wiele lat byłem lekarzem sportowym i właśnie Kornik Sosnowiec boksował w pierwszej lidze, to przez wiele, wiele lat na roczniku przesiedziałem. Życzę Wam sukcesu. To oczywiście sportowa walka. Myślę, że będzie się bez jakichś kontuzji. To już tak z punktu widzenia Wielkowskiego mówię. Życzę spełnienia swoich zamierzeń, ćwiczeń naszych, zdobywania umiejętności, a tutaj trener satysfakcji z swoich zawodników. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Proszę Państwa, proszę teraz o wypad spod ringu i zaczynamy na chwilę walkę. Brawo, dwóch słów jeszcze. Tu nie uważam za uchwałę. Tak, Marku, dziękujemy. I za chwilkę rozpoczynamy. A jak nasi znamienici goście opuszczą ring, zapraszamy na młodych adeptów sportu z zespołu Akcent, taniec Czacza, przed nami Dawid Maja. Oklaski dla młodych adeptów tańca. Maja. Dziękuję bardzo Marii i Dawidowi, super taniec. Jeszcze na chwilę na niej będzie prezes klubu, pan Marek Łakowski. Dopełni formalności, wręczanie nagród. Jest mistrzostwo Europy.
Czerwone prawie Zinsa, fajny boxing dobrowolnicza, wicemistrzyni Polski.